Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali go: nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? Jezus odpowiedział: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: ja jestem, oraz nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi i nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele, i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Nie minęło więcej jak 40 lat od dnia, kiedy Jezus wypowiedział słowa zapowiadające zniszczenie świątyni jerozolimskiej, a wszystko dokładnie się wypełniło. Kiedy w roku 66 naszej ery wybucha powstanie żydowskie przeciwko Imperium Rzymskiego Cesarstwa, chrześcijanie wiedzą, że wypełnienie słów Jezusa jest już bliskie. Kierowani Duchem Świętym opuszczają Jerozolimę i udają się za Jordan. Wojska rzymskie po kolei zdobywają kolejne miasta Palestyny, bezlitośnie mordując wszystkich mieszkańców. Legion XII pod dowództwem Tytusa dociera do Jerozolimy w roku 70. Oblężenie trwa 4 miesiące. To były straszne dni w dziejach tego miasta. Wielu ludzi umierało z głodu, a ich zwłok nie było gdzie grzebać, więc po prostu wyrzucano je poza mury miasta. Flawiusz, żydowski historyk, opisuje także przypadki kanibalizmu. Rzymianie zdobywają miasto. Świątynia zostaje spalona, a potem zrównana z ziemią. W walkach oraz z głodu zginęło niemal całe miasto. Pozostałych przy życiu wymordowali Rzymianie. Zginęło wówczas ponad 100 tysięcy ludzi, nie tylko mężczyzn, ale również kobiety i dzieci. Czy można było uniknąć tamtej tragedii? Tego nie wiemy. Chociaż analizując dokładnie tło historyczne tej wojny, możemy przypuszczać, że gdyby starszyzna Izraela uwierzyła w słowa Jezusa i przyjęła dobrą nowinę, to historia pewnie potoczyłaby się zupełnie inaczej. Ewangelia daje solidne podstawy do budowania społeczeństwa sprawiedliwego, w którym miłość i duch służby nadają kierunek rozwojowi każdej osoby ludzkiej. Trwajmy mocno przy Chrystusowym Słowie, abyśmy dostąpili łaski zbawienia.